Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Nie wiem jak was, ale mnie przed paroma suplementami ostrzegano. Jednym z nich bez wątpienia była kreatyna. Kiedy jeszcze wiedza o tej substancji nie była tak duża i rozpowszechniona, podchodzono do niej, patrząc z dzisiejszej perspektywy, z przesadnym respektem. Jednym z obawień, jakie można było wtedy mieć przyjmując ten suplement, to czy aby przypadkiem nie zniszczymy sobie w ten sposób nerek. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie mamy się czym martwić, chociaż warto powiedzieć, dlaczego w ogóle powstały takie obawy. Jednym z markerów funkcji naszych nerek jest stężenie kreatyniny we krwi. Po prostu nerki mają oczyszczać krew m.in. z kreatyniny, czyli jeżeli dobrze działają, to mamy jej we krwi mało. Jeżeli działają słabo, poziom tego związku się podnosi. Dlatego też, chcąc ocenić funkcję nerek, sprawdza się kreatyninę. Jednakże, kiedy przyjmujemy kreatynę, która jest metabolizowana do kreatyniny, to tym samym możemy podnosić poziom kreatyniny we krwi. Nie znaczy to jednak, że nasze nerki działają słabo. Po prostu wynika z tego, że dostarczyliśmy tą substancję z zewnątrz. W publikacji z 2021 roku przeanalizowano dane około 3000 osób. Wśród nich były te z dziennym spożyciem powyżej 2 g kreatyny i takie, które przyjmowały jej mało, do 1 g dziennie. Okazało się, że duża konsumpcja kreatyny nie wiązała się z większym ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek. Wnioskowano zatem, że duże spożycie kreatyny nie wpływa negatywnie na funkcję tego organu. Cytując, wygląda na to, że osoby spożywające duże ilości kreatyny, które jedzą jej około 5 razy więcej niż te z niskim spożyciem, nie wykazują większego ryzyka niewydolności nerek. Do podobnych wniosków doszli autorzy metaanalizy z 2019 roku. Przeanalizowali 15 publikacji i stwierdzili, że suplementacja kreatyny nie powoduje uszkodzenia nerek. W tym badaniu podawano 10 g kreatyny dziennie przez 16 miesięcy 175 pacjentom ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Funkcja ich nerek się nie pogorszyła i terapia była dobrze tolerowana. A zatem obecnie mamy naprawdę sporo dowodów na to, że kreatyna jest w istocie suplementem bezpiecznym także dla naszych nerek. Wątpliwości pojawiają się co do jej stosowania u osób z problemami z nerkami na starcie. Ten temat nie jest bowiem póki co tak dobrze zbadany. Dlatego też, chcąc mieć pewność, że kreatyna nie zadziała na nas negatywnie, możemy sprawdzić nasze nerki przed rozpoczęciem suplementacji. Tak czy inaczej, tematem dzisiejszego materiału jest białko, a konkretnie to, czy wysokobiałkowe diety są szkodliwe dla naszego zdrowia. Podobnie jak w przypadku kreatyny, w kwestii dużej ilości białka w diecie także byłem przestrzegany. Miało to mieć szkodliwy wpływ m.in. znowu na moje nerki. Jak wiemy, to mięśnie szkieletowe wykorzystują najwięcej kreatyny. To one także stanowią największy magazyn tego związku w naszym ciele. Im zatem więcej mięśni, tym więcej kreatyny. To może wiązać się z wyższym poziomem kreatyniny we krwi, a to być błędnie interpretowane jako zaburzenia funkcji nerek. Więcej mięśni możemy mieć spożywając więcej białka. W jednej publikacji znaleziono powiązanie między wyższym spożyciem tego makroskładnika i wyższym wydalaniem kreatyniny. Jednakże nie wykazano, by osoby spożywające więcej białka posiadały gorzej funkcjonujące nerki. W metaanalizie z 2018 roku uwzględniono 28 badań na łącznej liczbie ponad 1300 uczestników. Porównano tutaj osoby spożywające dużo tego makroskładnika, czyli przynajmniej 1,5 g na kilogram masy ciała dziennie lub 100 g każdego dnia, z tymi, którzy dostarczali go mniej. Okazało się, że wysokobiałkowe diety nie wiązały się z gorszym funkcjonowaniem nerek. Podobną analizę przeprowadzono z udziałem sportowców, m.in. kulturystów. Przez tydzień obserwowano ich dietę tak, aby określić ich średnie dzienne spożycie białka oraz sprawdzono u nich parametry odzwierciedlające funkcję nerek. Ich dzienne spożycie wynosiło od 1,28 do 2,8 g na kilogram masy ciała. Okazało się, że mieli oni w pełni właściwie funkcjonujące nerki. Wnioskowano zatem, że diety nieprzekraczające 2,8 g na kilogram masy ciała nie mają negatywnego wpływu na działanie nerek. Jedyne wątpliwości co do działania białka na nerki u zdrowych osób można mieć, jeżeli dojdzie do gwałtownego, zbyt dużego zwiększenia jego zawartości w diecie.
Dla przykładu, w badaniu z 2009, kiedy podwojono spożycie protein z 1,2 g do 2,4, doszło do zwiększenia białkowych metabolitów we krwi. Nerki były zmuszone do mocniejszej pracy i podniósł się GFR, czyli wskaźnik tego, jak mocno te organy filtrują krew. W takim wypadku można zatem zauważyć tu pewne ryzyko. Podsumowując kwestię wpływu wysokobiałkowych diet na zdrowie nerek, na razie nie wykazano, by przyjmowanie tego makroskładnika w ilości do 2,8 g na kilogram miało negatywny wpływ na funkcję tego narządu, chyba że gwałtownie zwiększymy podaż. Należy zatem zwiększać spożycie białka stopniowo i nic złego nerkom nie powinno się stać. Inaczej znowu wygląda kwestia osób, które już mają kłopoty z nerkami. Tutaj zaleca się diety niskobiałkowe, które mają spowalniać postęp niewydolności nerek. Często słyszy się także o zakwaszeniu organizmu. Spożywanie dużych ilości białka miałoby powodować bardziej kwaśne środowisko w naszym ciele. Faktycznie w publikacji z 2002 wykazano, że 6-tygodniowa zmiana diety na niskowęglowodanową i wysokobiałkową spowodowała zmiany sugerujące wzrost zakwaszenia organizmu oraz zwiększoną utratę wapnia z moczem. Sugerowano zatem, że takie diety mogą zwiększać ryzyko powstawania kamieni nerkowych oraz sprzyjać utracie masy kostnej. Po drugiej stronie barykady mamy osoby twierdzące, że w rzeczywistości taki wzrost kwasowości nie ma praktycznego wpływu na funkcjonowanie naszego organizmu i nie spowoduje szkód u zdrowych osób. Jednak jeżeli obawiamy się takiego działania, możemy zwiększyć spożycie produktów, które będą promować zasadowe środowisko, do których należą produkty roślinne, warzywa oraz owoce. Tak jak wspomniałem, wykazywano, iż diety wysokobiałkowe powodowały zwiększone wydalanie wapnia z moczem. Kiedy wysikujemy więcej wapnia, jest go w naszym organizmie mniej. Jako że jest on istotny dla utrzymania we właściwej kondycji naszych kości, obawiano się o wpływ diet wysokobiałkowych na ich zdrowie. W pewnym badaniu wykazano, że dieta wysokobiałkowa zwiększyła ryzyko złamań. A dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. Jednak rozmawiamy tutaj o kobietach po menopauzie, które spożywały niewystarczające ilości wapnia. W publikacji z 2012 stwierdzono, że obecnie dostępne dowody sugerują brak negatywnego wpływu diet wysokobiałkowych zarówno na nerki, jak i kości. Pomimo zatem, iż teoretycznie diety wysokobiałkowe powinny pogarszać stan kości, w praktyce tak się po prostu nie dzieje. Warto dodać, że jako osoba aktywna fizycznie będziesz je wzmacniał, tym samym redukując u siebie ryzyko wystąpienia osteoporozy. Podsumowanie kwestii rzekomego negatywnego wpływu diet wysokobiałkowych na nasze zdrowie znajdziemy w publikacji z 2004 roku. Pisano, że nie ma dowodów na to, by wysokie spożycie białka negatywnie wpływało na funkcję wątroby nerek czy zwiększało ryzyko osteoporozy u zdrowych osób. Tak więc, jeżeli nie masz problemów zdrowotnych, nie musisz obawiać się o stan swoich organów oraz ogólnego zdrowia, jeżeli stosujesz wysokobiałkową dietę. Aby upewnić się, że nie dojdzie do żadnych negatywnych skutków, możesz zwiększyć spożycie warzyw oraz owoców celem obrony przed zakwaszeniem, pić spore ilości wody i upewnić się, że masz w swej diecie także odpowiednią ilość wapnia. Oprócz tego nie zwiększaj spożycia protein zbyt gwałtownie, intensyfikując ich spożycie stopniowo. Trzymając się tych zasad, dieta wysokobiałkowa będzie dla Ciebie całkowicie bezpieczna. Jeżeli natomiast występują u Ciebie jakieś problemy zdrowotne, powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.